Wykonawca nowej ścieżki rowerowej przy Łopuskiego rozpoczął pierwsze prace. Zabezpieczona została Aleja Platanów. Od Jedności Narodowej wzdłuż Platanów, pomiędzy Platanami będą prace ręczne wykonane. Będzie nawierzchnia taka, która nie zniszczy ukorzenienia naszych Platanów. Ścieżka pod Platanami wykonana zostanie z tegry, mieszanki mineralnej koloru czerwonego. Droga dla rowerów zajmie część chodnika na wysokości szpitala. Po przebudowie wejścia do placówki chodnik dla pieszych zostanie przesunięty bliżej budynku. Niestety kosztem ścieżki muszą zostać zlikwidowane 4 miejsca parkingowe przy wjeździe na teren regionalnego szpitala. Trochę źle się stało, że na tym etapie projektowania tej ścieżki nie wiedzieliśmy, że szpital nie będzie miał tego wejścia, który w tej chwili jest. Natomiast wtedy można by było jeszcze na tym etapie przesunąć tą ścieżkę bardziej w lewo, żeby tutaj zachować część tych miejsc parkingowych, które w tym momencie też są. Obecnie wykonywane są prace na kanale drzewnym. Usuwana jest stara kratownica, zabezpieczane są znajdujące się tu instalacje. Jest w tej chwili już wykonany program funkcjonalno-użytkowy na kładkę, która to będzie połączona w tej chwili z przejściem przez kanał drzewny, i na tej kładce będzie przejazd, więc mamy ciągłość w tej chwili od ulicy Rzecznej do ulicy Jedności Narodowej. Wiemy dobrze, że trwa też inwestycja w tej chwili prywatna na tym odcinku tutaj na wysokości ulicy Zygmuntowskiej i tutaj już też mamy porozumienie z prywatnym inwestorem zrobione, że po rozebraniu tego muru myślę, że chyba na jesieni się to też stanie. Będzie wykonany nowy ciąg pieszo-rowerowy, więc tutaj będzie nowa ścieżka, nowy ciąg pieszy, znacznie, znacznie szerszy, określający i spełniający przede wszystkim parametry takiej ścieżki. Ścieżka rowerowa przy Łopuskiego od skrzyżowania z Jedności Narodowej do mostu na kanale drzewnym ma powstać do 30 listopada tego roku. Koszt budowy to blisko 800 tysięcy złotych.